CETA pozwoli sobie rozwinąć ten skrót to Comprehensive Economic Trade Agreement, to umowa o wolnym handlu pomiędzy Kanadą a Unią Europejską. Prace nad tą umową trwały wiele lat, a były bardzo trudne, żmudne negocjacje. Teraz już na szczęście znamy ostateczną treść tej umowy, no i czekamy na jej sfinalizowanie, na to, żeby doszło do podpisania i żeby państwa Unii Europejskiej ją ratyfikowały. Umowa ta zmienia relacje gospodarcze pomiędzy Kanadą a Unią Europejską na trzech obszarach. Przede wszystkim, jak większość umów o wolnym handlu, znosi cła pomiędzy tymi państwami. Zostanie zniesione 98% ceł pomiędzy Kanadą a państwami Unii Europejskiej. To samo w sobie zachęci do wymiany handlowej pomiędzy Kanadą i Unią Europejską. Ponadto istnieją mechanizmy w tej umowie zachęcające do inwestycji wzajemnych. Tu, że tak powiem, Kanada staje się coraz istotniejszym partnerem z punktu widzenia Unii Europejskiej. No i wobec faktu, że negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską przeciągają się, no to tutaj Kanada może stać się jeszcze bardziej istotnym partnerem, bo inwestując w Kanadzie będzie można następnie skorzystać z przywilejów wynikających z umowy o wolnym handlu pomiędzy Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, umowy NAFTA. Jeśli chodzi o wejście w życie tej umowy, to sprawa, że tak powiem, po stronie kanadyjskiej jest dość proste, natomiast w Europie w związku z tym, że mamy tu do czynienia z bardzo dużą ilością państw, jest to nieco bardziej złożone. Część tej umowy ma wejść w życie po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską i Parlament Europejski, natomiast w zakresie tych umów, gdzie Unia Europejska nie ma kompetencji, musi dojść do ratyfikacji tej umowy przez państwa członkowskie. Więc proces wejścia w życie tej umowy będzie rozłożony przez lata. Przy okazji tego typu umów o wolnym handlu zawsze się pojawia pewnego rodzaju krytyka, obawy, że niektóre sektory gospodarki mogą na tym ucierpieć. Zawsze jest obawa, że wraz z takimi umowami będzie większa konkurencja, może jej nie sprostamy. Natomiast no, w tym zakresie to przystąpienie do tej umowy jest o tyle podobne do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, że wraz z wstąpieniem do Unii Europejskiej w 2004 roku również doszło do zniesienia ceł, doszło do zwiększenia wymiany handlowej. Wtedy polskie firmy sobie poradziły w konkurencji z partnerami europejskimi, więc jestem przekonany o tym, że również w tym przypadku polskie firmy sobie poradzą.